Witam w programie Zapomniani Bohaterowie. Dzisiaj jesteśmy już w komplecie ponownie. Moim rozmówcą jest historyk Rafał Kulicki. Dzień dobry, witam serdecznie. A dziś omówimy postać generała artylerii Wojsk Koronnych, słynnego w całej Europie najemnika, podróżnika, etnografa, pisarza, poety, Krzysztofa Arciszewskiego, herbu prawdzic. Tak. Arciszewski urodził się w 1592 roku w rodzinie Eliasza Arciszewskiego, jednego z jakby czołowych, jednej z czołowych postaci reformacji w Polsce. To znaczy, no Rzeczpospolita na przełomie XVI, XVII wieku to był ogólnie kraj, gdzie trwał, powiedzmy to, ferment religijny. Na skutek właśnie tolerancji religijnej, która w Europie w tamtym czasie prawie w innych państwach nie występowała. Tutaj w Polsce pojawiały się różne, pomniejsze wyznania religijne. No, jednym z nich byli bracia polscy zwani Arianami. To był chyba najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce. Poza takimi ogólnie protestanckimi dogmatami, jak oparcie całej wiary na Piśmie Świętym, charakteryzowali się między innymi pacyfizmem. To znaczy e, szlachtę, której było wśród braci polskich całkiem sporo, można było rozpoznać po tym, że zamiast... Znaczy nosili drewniane szable zamiast metalowych, żeby pokazać to, że z jednej strony no, może powiedzieć, szlachcic musiał mieć szable, tak? Z drugiej strony, żeby właśnie pokazać swój pokojowy i antywojenny, pacyfistyczny charakter, właśnie nosili te szable drewniane. No, ojciec właśnie Arciszewskiego, sam był jedną z ważnych postaci, ufundował w śmiglu Szkołę Protestancką i Zbór, czyli Kościół Protestancki, dość ważny na terenie Rzeczypospolitej, jeden z głównych obok Rakowa, gdzie był główny ośrodek właśnie braci polskich, to było w Małopolsce, a w Wielkopolsce właśnie tam ten główny ośrodek istniał, w tym śmiglu. Duże, jakby dotacje na cele religijne, można tak powiedzieć, doprowadziły do problemów finansowych rodziny Arciszewskich i sam Ciszewski na początku kształcił się w tej szkole w Śmiglu, potem we Frankfurcie nad Odrą, w kolejnych szkołach protestanckich. Jego pierwszym, jakby jego y, dość awanturniczy i taki żywiołowy, można powiedzieć, charakter ujawnił się pierwszy raz w konflikcie z Jaruzalem Brzezińskim, albo z Kazprem Jaruzalem Brzezińskim. Z Kazprem Jaruzalem Brzezińskim. Z Kazprem Jaruzalem Brzezińskim. Yy, no... Ojciec Krzysztofa Arciszewskiego, Eliasz, zapożyczał się u tegoż prawnika na znaczne sumy. Wskutek tego właśnie owy prawnik, podobno jak podaje Krzysztof, w bardzo nieuczciwy sposób zaczął przejmować majątek Arciszewskich. Rodzina Arciszewskich wielokrotnie się z nim procesowała, na nic się to zdawało. Zatem Krzysztof wraz ze swoimi braćmi postanowił na owego prawnika urządzić zasadzkę. Krzysztof złapał go w arkan, potem za ten, tym arkanem konno wlógł go aż do Szubienicy i tam próbował wymusić na Brzeźnickim zrzeczenia się, jak, pod, jak uważał zagrabionego nieuczciwie w majątku. Owy adwokat e, prawnik nie, mimo że znajdował się w bardzo trudnym położeniu, nie godził się na e, pisemne zrzeczenie się, owego majątku. Zatem Krzysztof e, w gniewie najpierw go postrzelił, ale to nie koniec, postrzelił go z czarnoprochowej różnicy. Potem dogorywającemu brzeźnickiemu poderżnął gardło, a za otw otworem w szyję przez otwór w szyję wywólk język. I owy język nożem do szubienicy przybił. Za tą dość makabryczną zbrodnię Krzysztof Arciszewski został skazany na infamię oraz banicję. Czyli w skrócie można powiedzieć, wygnany z kraju, tak? Zachowanie wobec Brzezińskiego jak na pacyfistę, dosyć specyficzne można powiedzieć. Ale Arciszewski, no właśnie, wygnany z kraju, pozbawiony czci i. No, i pozbawiony czci, właśnie, udał się do Niderlandów, do dzisiejszej. no Dzisiaj dalej są Niderlandy, jeszcze niedawno pod nazwą Holandia w języku polskim. Tak studiował, no, na początku tam po prostu studiował na Uniwersytecie w Lidzie nawigację e, okrętową, później, mm, no między innymi e, w, inaczej, później zmienił wiarę. Przeszedł na kalwinizm, czyli Kościół ewangelicko reformowany, tak? I w związku z, też miał to na pewno wpływ na jego dobre kontakty z Hetmanem Radziwiłem, którego został nieoficjalnym... Krzysztofem Radziwiłem. Krzysztofem Radziwiłem, którego został nieoficjalnym wysłannikiem, czy też, można powiedzieć, szpiegiem na terytorium Niderlandów i, i Francji, gdzie w, Poza oficjalną polską dyplomacją miał różne sprawy załatwiać dla samego, dla samego Hetmana. Popadł przez to w jeszcze głębszy konflikt z, z królem. Z III Wazą, Bo zygmuntem... jak wiemy był zwolnikiem zagorzałym kontrreformacji. A sam e, Krzysztof Radziwik był wtedy w Polsce takim opiekunem protestantów. No więc ten konflikt się zaogniał. E, jakby uniemożliwiło to na dłuższy czas jakieś pojednanie i powrót arciszewskiego do Polski. Na dłuższy czas, więc on sam musiał szukać w, właśnie w Niderlandach, czy w, ogólnie w Europie Zachodniej jakiegoś zajęcia, jakiegoś utrzymania. No został najemnikiem. Tak? Jako najemnik walczy. Po różnych stronach konfliktu w wojnie trzydziestoletniej, w 1623 roku walczy pod wodzą księcia Maurycego Orańskiego podczas odsieczy Bredy, w 1623. W 1629 natomiast walczy po stronie francuskiego kardynała Richelieu podczas oblężenia hugenockiej twierdzy La Rochelle. Czyli, no, jak widać, jak to najemnikowi Wyznaniowe strony. Wyznaniowe kwestie walczących stron nie robiły mu za dużej różnicy. No tak, dobrze dodać, że to nie był, to nie był jakiś ewenement w tamtych czasach, tak? żołnierze w XVII wieku zdarzało im się w miarę często zmieniać strony. No, ten, kto płacił, ten płacił, tak, można tak powiedzieć. Warto dodać, że podczas oblężenia Ralosze. La Rochelle zaprojektował groblę, która przyczyniła się walnie do zwycięstwa wojsk kardynała Richelieu. No tak, to była wojna we Francji wewnętrzna. W tymże samym roku, w 1629, przyjął stanowisko kapitana w holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej. Ale zanim do tego dojdziemy, jako najemnik miał bardzo ciekawy epizod. Tak, no mianowicie był... Mówi się, że był pierwszym e, Europejczykiem, a w ogóle pierwszym człowiekiem, który przez dłuższy czas nurkował na dnie morza. E, tak, został wyposażony w specjalny skafander. Dzisiaj nie wiemy dokładnie, jak on wyglądał, ani, ani jak on działał, ale jeśli jakby. Yy, Ten opis yy, dokonany przez Stanę Garciszewskiego jest prawdziwy. To to był skafander, który pozwalał mu nie tylko na przebywanie pod wodą czy oddychanie, ale też w miarę swobodne poruszanie się tam, na tyle swobodne, że po tym jak na dnie morza zaplątał się w sieci rybackie, udało mu się wyswobodzić. Udało mu się wyswobodzić i mimo wszystko wyjść. Tak, To znaczy, to był już dość zaawansowana konstrukcja, no niestety. Nie mamy ani jakichś ilustracji, ani opisów, jak to dokładnie miało działać, i w jaki sposób był podłączony, powiedzmy, do powietrza. tak. Ale na pewno osiągnięcie znaczno. Mówi się, znaczy, z opisów wynika, że był tam co najmniej kilka godzin, właśnie na dnie morza. No co było gigantycznym osiągnięciem, jako że był pierwszym w ogóle człowiekiem, którym udało się taka, taka sprawa, jak kilka godzin chodzenie po, po dnie morskim, głęboko pod, yy, pod wodą. Ale już wracając do kwestii holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej. Arciszewski w 1629 roku zaciągnął się do niej. Już w stopniu kapitana, jako że no, już wtedy był słynnym na całą Europę najemnikiem. Można powiedzieć, że znajdował się w ścisłej czołówce żołnierzy fortuny. Celem Holenderskiej Kompanii Zachodnio-Indyjskiej było, Holenderska Kompania zachodnioindyjska była zawiązana na wzór Holenderskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej, skąd nazwa Zachodnio-Indyjska. Wtedy Amerykę Południową i Nowy Świat po prostu nazywano Indiami Zachodnimi. Jej celem było zajęcie, militarnym celem było Zajęcie e, prowincji Pernambuco, odbicie z rąk e, Portugalczyków prowincji Pernambuco i przejęcie e, władzy nad bardzo dochodowym wtedy handlem cukrem. Czy w ogóle nazyjskim. mogę powiedzieć, co to była ta kompania zachodnioindyjska, bo to jest kwestia ciekawa i dosyć nieoczywista. E, tak, kompania zachodnioindyjska z jednej strony była przedsiębiorstwem handlowym, to znaczy firmą handlową na nasze, naszym językiem, czy korporacją handlową, została. Jakby po, z połączenia kilku różnych właśnie korporacji, które zajmowały się holenderskich, które zajmowały się handlem w nowym świecie, w Ameryce, ale też między Amerykami a Afryką. E, idea była taka, żeby połączyć kilka rywalizujących ze sobą firm w jedną, dużą, która byłaby takim monopolistą i przynosiła jeszcze większe zyski. To była jedna z pierwszych większych spółek akcyjnych, to znaczy, e, każdy zainteresowany z Niderlandów mógł nabyć sobie akcję. Akcję tej firmy i czerpać po prostu zyski z dochodowego handlu. To, to, co robiła kompania zachodnioindyjska, to z jednej strony jakby miała bardzo szerokie przywileje. Podobnie jak kompania wschodnioindyjska, która powstała dużo wcześniej. Kompania zachodnioindyjska dysponowała własną flotą wojenną, również własną armią lądową, z którą miała jakby z jednej strony zabezpieczać swoje transporty, z drugiej strony też jakby przejmować kontrolę nad terenami, z których brano. Różne rzeczy, przede wszystkim cukier. Ale nie tylko cukrem kompania zachodnioindyjska handlowała. Bardzo duże zyski przynosił też handel przede wszystkim niewolnikami. W tamtym czasie jakby okręty z państw katolickich, z Hiszpanii czy z Portugalii przede wszystkim, miały formalny zakaz, jakby Hiszpanie, Portugalczycy wszyscy katolicy, mieli formalny zakaz handlu niewolnikami i niewolenia ludzi. Ten zakaz był szeroko obchodzony. Tym niemniej Holendrzy, którzy już w większości katolikami nie byli, dużo prościej im było, bo nie musieli się nikomu tłumaczyć, po prostu kupowali niewolników w Afryce. Można dodać, że sami Europejczycy praktycznie w ogóle nie łapali tych niewolników w Czarnej Afryce. Oni ich kupowali już w stanie, jakby to powiedzieć, w kajdanach od miejscowych, od miejscowych władców. I przewozili ich do Ameryki, głównie Ameryki Południowej jeszcze wtedy. Ameryka Północna była bardzo słabo skolonizowana bardzo słabo skolonizowana była chociaż kompania właśnie zachodnioindyjska też prowadziła nie tylko handel ale też no kolonizację. znaczy na początku stawiano takie niewielkie forty w różnych miejscach łącznie z nawet y, Australią, która była przez bardzo krótki czas kontrolowana, to znaczy część Australii była przez bardzo krótki czas kontrolowana. Kompania zacho zachodnioindyjska y, skolonizowała w pewnym momencie y, Manhattan, w dzisiejszym Nowym Jorku, y, gdzie powstała kolonia, taka faktoria handlowa, bardziej niż kolonia Nowy Amsterdam, też szybko utracona swoją drogą na rzecz, Angli Dzisiaj Nowy Jork. Dzisiaj Nowy Jork, dzisiaj Nowy Jork. Na Manhattanie, tak? Przez chwilę istniała, potem bardzo szybko utracona. Y, no ale największe zyski właśnie to był przewóz, jakby w oku, można powiedzieć, biznesu cukrowego, to znaczy w Ameryce Południowej istniały już coraz większe plantacje trzciny cukrowej. Cukier był w Europie drogi i ceniony. No i kompania zachodnioindyjska nie tylko ten cukier przewoziła, kupowała i sprzedawała, no ale też zakładała sama plantacje, kontrolowała tereny, na których znajdowały się te plantacje, broniła tych terenów, czy zajmowała je na Hiszpanach i Portugalczykach kolonizujących Amerykę Południową. Również zwoziła niewolników do pracy z Europy, przewoziła różne towary poszukiwane w Afryce, głównie broń, głównie potrzebną lokalnym władcom do, do, do jakby łapania kolejnych niewolników i sprzedawania ich do Ameryki Południowej. No kontrolowała dużą część tak zwanego tego handlu trójkątnego, gdzieś między Europą, Afryką i, i Ameryką Południową. Tak, więc to była potężna organizacja właśnie z własnym wojskiem. No na tyle niezależna, że była w stanie samodzielnie wy, jakby wypowiadać wojny i zawierać traktaty pokojowe. I pomimo tego, że formalnie gdzieś tam była pod bardziej protekcją niż zwierzchnictwem tutaj Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, to De facto było to niezależne państwo, które sobie kontrolowało część Ameryki Północnej, część Ameryki Południowej, handlowało, woziło niewolników, właśnie najmowało swoje własne wojsko, z którym, z którym gdzieś tam walczyło, między innymi z Hiszpanami i Portugalczykami. Arciszewski do Brazylii wyrusza we flocie 70 okrętów, a wojska holenderskie liczyły około 7 tysięcy ludzi. Tak jak Holendrzy muszą głównie walczyć na kontynencie. Z, tutaj z Hiszpanami przede wszystkim. E, tak, e, wojsko całej kompanii e, zachodnioindyjskiej głównie składa się z najemników Niemców, Szwedów, Anglików, innych protestantów z różnych krajów, ale... Wszystkich też, niespokojnych duchów z Europy tak naprawdę. No dodajmy, że Nowy Świat, Ameryka Południowa to wtedy jeszcze nie było miejsce specjalnie dla elit. Wyruszali ci, którzy chcieli się e, szybko wzbogacić. E, Flota holenderska ląduje przy przyczółku San Agostino. Pierwszym jej celem jest zajęcie ufortyfikowanego miasta Olinda, które znajduje się w rękach Portugalczyków. Początkowo chcą to zmusić do poddania miasto w wyniku samego ostrzału z morza. Natomiast ostrzał jest bardzo niecelny, nie przynosi zamierzonych rezultatów. Arciszewski przedstawia osobiście. Plan zajęcia Olindy polegający na desancie, szturmie połączonym wraz z ostrzałem artyleryjskim z morza. Plan, plan realizuje osobiście prowadząc szturm, Olindę udaje się zająć, potem udaje również pod e, dowództwem Arciszewskiego udaje się zająć miasto kolejne Recife. E, oba miasta są taką jakby powiedzieć, bazą wypadową, głównym celem strategicznym jest tutaj zajęcie wysepki Itamaraka. Tutaj kolejny raz w sławie się Arciszewski przeprowadza descent na wysepkę Joze i Holendrzy ją zajmują. Bardzo ważny cel strategiczny, praktycznie daje kontro dający kontrolę nad całym wybrzeżem Pernambuco. Na owej wyspie, z inicjatywy Krzysztofa Arciszewskiego, powstaje Fort Orange. Arciszewski ponadto w tym, że podobnym po założeniu fortu prowadzi wyprawę w okolice rzeki Rio Grande, tam zajmując pozostałe forty portugalskie. Po raz pierwszy wtedy Arciszewski spotyka się z miejscową ludnością, z Indianami, z plemienia Tapuj, z Tapujami tak zwanymi Arciszewski w swoich pamiętnikach, w swoich tekstach, dokładnie opisuje ich zwyczaje. Tapujowie byli bardzo wojowniczym ludem tutaj zasięgnęły wody albowiem historia dość długa byli ludem wojowniczym byli chętnie najmowani jako tragarze, zarówno przez Holendrów, jak i Portugalczyków ale i jako pomoc w walce chociaż ich obyczaje zarówno jedną, jak i drugą stronę Dość mocno oburzały. Arciszewski opisuje, że byli kanibalami, zjadali swoich zmarłych. Natomiast sami Tapujowie uważali to za wyraz szacunku dla zmarłych. No, tutaj dla Białego Człowieka było to coś nie do pojęcia. A i opisuje, że Tapujowie przepowiadali przyszłość. Mianowicie opisuje, że mieli kontakt z diabłem. Tutaj z pamiętników Arciszewskiego wynika, E, opisuje tutaj sytuację, jak e, pewien Niemiec, widząc e, rytuał jednego z szamanów, który wzywa właśnie diabła dla przepowiedzenia przyszłości, zląkł się i zdezerterował. Potem go złapali e, dopiero na torturach. Wyjawił, że widząc, co wyczynia ten szaman, on jako człowiek przyznaje. Szczerze, on mało pobożny i który od dziesięcioleci nawet się nie modlił. No, obawiał się, że diabeł, kiedy go szaman przyzwie, powlecze go do piekła. Natomiast, jak opisuje Arciszewski, wróżby tapujów, przepowiednie ich raz się spełniały, a raz nie. Na krótki moment w 1934 roku powraca do Holandii. Ale ponownie zostaje e, posłany do Brazylii już w randze e, pułkownika. E, tam dokonuje swoich e, największych osiągnięć. W 1635 roku e, prowadzi atak na fort Arayal. rok później prowadzi atak e, na fort Porto Calvo, który portugalski fort Porto Calvo, który wtedy uchodził za e, fortecę w nowym świecie nie do zdobycia. E, Wszystkie szturmy Arciszewski osobiście prowadzi i w pierwszym szeregu. Jest bardzo popularny wśród żołnierzy. Inna ciekawostka, że prowadzi ekspedycję w górę rzeki San Francisco w poszukiwaniu złóż srebra. Oczywiście to jest część jego dokonań, jakich przedsięwziął się w Nowym Świecie. Tak jak mówiłem, ma dobrą passę u żołnierzy, jest ich ulubionym dowódcą w tamtym czasie jest nawet zastępcą głównodowodzącego sił holenderskich w Brazylii Niemca pochodzącego z Dolnego Śląska o wybitnie niemieckim nazwisku von Schkoppe. Sigismund von Schkoppe się nazywał natomiast w 1937 już roku zyskuje nawet stanowisko wicegubernatora holenderskiej Brazylii oraz głównodowodzącego po Sigismundzie von Schoppe całych sił holenderskich, wojskowych w Brazylii. Natomiast głównym gubernatorem holenderskiej Brazylii zostaje hrabia von Nassau, z którym Arciszewski kompletnie się nie dogaduje. Wiemy z jego tekstów, że wytyka mu nepotyzm administracyjny, niekompetencje. Rozgoryczony tym, że tak, Człowiek tak niekompetentny, zamiast niego został głównym gubernatorem holenderskich w Brazylii. W 1937 roku powraca znowu do Amsterdamu. Jest witany jako bohater. Na jego cześć zostają przeprowadzone wiwatowe salwy armatnie. Lud Amsterdamu wita go na ulicach, wiwatuje. Chcą zobaczyć słynnego polskiego dowódcę i najemnika. Nawet są na jego cześć wbijane medale. Arciszewski no, ma ten swój okres, gdzie opiewa, opiewają go chwałą, jednakże służba nie drużba. Bez Arciszewskiego Holendrzy w Brazylii zaczynają przegrywać z Portugalczykami, i tym razem, już w randze generała, rok później zostaje ponownie do Brazylii wysłany. Tam czeka go bardzo przykra niespodzianka. W pierwszej kolejności hrabia von Nassau wydaje rozkaz ostrzelania okrętu Arciszewskiego. Potem, gdy Arciszewski już ląduje w Brazylii, próbuje wyjaśnić tą sprawę, von Nassau zawiązuje spisek, przez który Arciszewski zostaje nawet uwięziony. Wysyła on, potem zostaje uwolniony. von Nassau wysyła Okręt, w którym z informacjami do Amsterdamu, że Arciszewski jest człowiekiem niekompetentnym i wypisuje na jego temat różne inne bzdury, dochodzi do spotkania między hrabiem von, von Nassau a Krzysztofem Arciszewskim, gdzie Zygmunt von Schkoppe, Obiecuje, że wstawi się za nim, jako że no, Wąszkopemu Arciszewski nawet w jednej bitwie uratował życie. Jednak Wąszkopę milczy. Ee, Arciszewski zostaje odesłany z powrotem do Amsterdamu. Tam, krótko mówiąc, nie chcąc kopać że tak powiem, z koniem. Samodzielnie składa dymisję i, jak opisuje, wyrzeka się Brazylii. Mm. No, można to powiedzieć, że w zasadzie. Natomiast fortuna ponownie do niego się uśmiechnęła w 1646 roku, bodajże, gdzie na prośbę króla Władysława IV może do Polski powrócić. Jak wiemy wtedy król Władysław IV szykuje, szykował się do wielkiej wojny z Turcją osmańską, jednakże szlachta nie uchwaliła podatku, co jak wiemy skwitował Władysław IV bardzo dosadnie. Tutaj pozwolę się posłużyć tekstem źródłowym, aczkolwiek e, chwilę to zajmę. Tak, ja bym tu jeszcze wrócił do tej kariery południowoamerykańskiej Arkiszewskiego, bo jak wynika z różnych źródeł, tak naprawdę większość jego kariery polegała na tym, że z jednej strony z Amsterdamu przychodził, jakby w Amsterdamie, czy w, samej, w samych Niderlandach był bardzo pozytywnie przyjmowany, uznawany za bohatera i to była taka trochę, takie trochę mocowanie się między lokalnymi gubernatorami z Kompanii Zachodnioindyjskiej w Ameryce Południowej, którzy Arciszewskiego chcieli się pozbyć przeważnie albo go odsunąć, a Amsterdamem, gdzie był chwalony i uznawany za bohatera i wysłany jeszcze raz do Ameryki Południowej, no być może miało to związek z jego takim nieco pieniackim charakterem i bardzo żywiołowym i z tym, że był radykalnie przeciwny właśnie nepotyzmowi, bo też można też Nassau to nie był byle kto. Tak? To był człowiek spowinowacony bardzo blisko z rodziną od, dłu, przez długi czas sprawujący urząd stadthoudera w <Ky> Republice Niderlandów, czy powiedzielibyśmy dzisiaj takiego prezydenta, tak? przywódcy tego państwa. Tak, i tutaj, no, praktycznie z rodziną monarchów tej, tej, tej republiki, która przez lata tam no, dziesięciolecia że... tam rządziły, no, i Nassau był zdecydowanie arystokratą, a nie, a nie żołnierzem. No, i wiemy to z, z pamiętników Arciszewskiego, że pogardzał dość mocno urzędnikami. Jak wiemy, to on się narażał, mimo że był znaczącym dowódcą, to na pierwszej linii zawsze brał udział osobiście w szturmach i bezpośrednio brał udział w walce. Natomiast, no, biurokraci Siedzieli, jak sama nazwa wskazuje, za biurkiem. No i Arciszewski przez to nieco nimi pogardzał. No to wiemy z jego właśnie pamiętników. A Władysław IV, już znalazłem, odnośnie owego nieuchwalanego podatku na wojnę z Turcją, skwitował to tak. Niech to tak będzie, że miadę te kilkakroć 100 tysięcy kurwą moim rozdał. Wiemy z Pawła Jasienicy, historyka. No to... W z tego historycznego. Ale tak jak mówiliśmy, e, no, bardzo niesprawiedliwie Arciszewski, właśnie przez hrabiego von Nassau został potraktowany, mimo że e, cała potęga, e, wszystkie praktycznie niemalże sukcesy Holendrów w Brazylii, a przynajmniej te najważniejsze z punktu widzenia strategicznego, były dziełem właśnie Polaka Krzysztofa Arciszewskiego. No tutaj, no, ale już poruszyliśmy kwestię Wielkiej Wojny z Imperium Osmońskim, tej Wielkiej Wojny z Bissurmanem, która które miała się, się dokonać, też olbrzymich sił polskich gdzieś tam projektowanych na tą, na tą wojnę, ale to nie miała być wojna nie tylko samej Polski, ale też wielkiej koalicji różnych, różnych państw przeciwko Imperium Osmońskiemu, która się nie odbyła ze względu na, właśnie sprzeciw, sprzeciw polskiej szlachty. To co się działo potem dobrze widać w książkach Ogniem i Mieczem, tak? Kiedy to y, Kozacy już zmobilizowani na tą wojnę, przygotowyw przygotowywujący się do tej gigantycznej wojny, tak dowiedzieli się o tym, że wojny, wojny nie będzie, pieniędzy dla nich też nie będzie i że mają wrócić do swojego biednego życia. No, wybuchł olbrzymi bunt Chmielnickiego. Straszna wojna, o której no. Zdewastowała, można powiedzieć, połowę Rzeczpospolitej, praktycznie. i Przyniosła niewyobrażalne niewyobrażalne straty. No, w tej wojnie też Arciszewski po stronie polskiej brał udział. Tak. Jest dowod, dowódcą oblężonego przez Kozaków Lwowa. Natomiast. Przede wszystkim generałem całej artylerii koronnej. Artylerii koronnej, koronnej tak. Taki stopień zyskuje. No, jako, że właśnie głównie w Niderlandach, właśnie, przed tym jeszcze, jak wyruszył do Brazylii, kierunek jego edukacji wojskowej poszedł w kierunku oblężeń i artylerii. Mm. Natomiast kozacy Arciszewski nie ma za bardzo szans obronić Lwów, więc wypłaca kozakom okup. No, była to najlepsza decyzja wtedy, jaką mógł podjąć. Można powiedzieć, że pazerność kozaków Lwów ocaliła, bo był bardzo ważnym punktem strategicznym w owej wojnie. Bierze też udział w ocieczy z baraża. To wiemy oczywiście o obronie z baraża, wiemy z ogniem i mieczem. W bitwie podzborowej w Zborowem e, i bierze też udział w klęsce, niestety, wojsk koronnych pod piławcami. No, nie będziemy się tu nie wiadomo, jak długo rozwodzić na temat w zasadzie powszechnie znanych wydarzeń z, tej, z, z jakby buntu, z czasów buntu Chmielnickiego. Może jeszcze przy jakiejś innej okazji do tego nawiążemy i opiszemy to wszystko dokładniej. Arciszewski po raz kolejny. Już y, ciężko zliczyć, który popada w konflikt ze swoim przełożonym. Z kanclerzem koronnym Jerzym Osolińskim. I kanclerzem koronnym i w czasie wojny głównodowodzącym Osolińskim. Magnat, który e, no, miał duży wpływ na politykę wtedy już króla Jana Kazimierza Waza, Wazy. I no niestety to e, za jego rolą doradczą Jan Kazimierz, niestety, wielokrotnie wobec Kozaków prowadził zbyt ugodową politykę. W każdym razie no, Arciszewski, jakby to powiedzieć obrazowo, rzuca wszystko. Stwierdza, że nie będzie. Ponownie składa dymisję, ponownie dochodzi do wniosku, że nie będzie kopał się zwyczajnie z koniem. I wyjeżdża, wycofuje się z aktywnego udziału w życiu politycznym, społecznym. Swoich dni, jak na swój awanturniczy żywot, dożywa wyjątkowo spokojnie w rodzinnych okolicach. Y Umiera w czasie podróży do Gdańska. W okolicach Gdańska w 1656 roku. Bardzo nieuczciwie potraktowany w Holandii, chociaż, no, tak jak mówiliśmy, tam uznawany w swojej epoce za wielkiego bohatera, wśród przynajmniej zwykłych ludzi, jak i wśród swoich żołnierzy. Natomiast również był niedoceniony w Polsce. No tutaj, e, chociaż cała dynastia Wazów e, była no zwolennikami kontrreformacji, no król Władysław IV przymykał, bardziej oko przymykał na wyznanie. Natomiast e, w czasach Jana Kazimierza to było trochę inaczej już z kolei. E, też wiemy, że e, Arciszewski był poetą. Jeden nawet e, ze swoich wierszy post, e, poświęcił temu, że żałuje zabójstwa Brzeźnickiego. Bodajże, wcześniej mówiąc, o Brzeźnickim przejęzyczyłem się nazwis w nazwisku. Mówią Brzeźnicki, zamiast Brzeziński. Znaczy. A, mniejsza już o to jego nazwisko. <laughs> Skończył w każdym razie marnie. E, natomiast w jednym wierszy, tak jak mówiłem, wyraża e, nawet żal właśnie za owe zabójstwo. Prawdopodobnie owy wiersz napisał szalsał, żeby ułatwić sobie właśnie powrót do rzeczy pospolitej, ale jako pisarz jest również znany właśnie z listów, które z, z Amsterdamu wysyło do króla Władysława IV. Tutaj posłużę się tekstem źródłowym i fragmenty jednego z tych ciekawszych listów przeczytam. Jeżeli tedy kto na świecie, tedym też i ja był ciekaw, chcieć wiedzieć, co by był Bóg, lecz w tym ratować mnie nie mogły wszystkie kupy, ani pogańskich, ani chrześcijańskich to rodu. Wszechmocności, mądrości, sprawiedliwości, opatrzności boskiej i rządów. Jego napatrzyłem się oczyma, namacałem się rękoma, jak i wszyscy insi, co troszeczkę tylko rozumieli, ale o istotności Jego dokładnie się niczego dowiedzieć nie mógł. Na ostatek, nie tylko o tak wielkiej rzeczy, nikt mnie informować nie mógł. Czem bym był sam i, i czym była dusza moja? Nie rzekąc, żebym miał dowiedzieć się, co by Bóg. A jeśli to przechodziło umysł mój, a podobny i ogólnoludzki, co za wina moja? Tutaj w dalszej e części listu Arciszewski pisze Zawsze się brzydził kwestiami o religię i nie wdawałem się w nie. Dawno się już temu dziwują oczy moje na świecie, że kiedy Bóg lekko i krótko, które prowincje karać chce, to polityczne tylko kwestie, jakie na nie przypuszcza, a kiedy okrutnie i z gruntu karać chce, to kwestie o religię diabłów zniecać karze. No, e, można powiedzieć, że samo zakończenie jest i aktualne trochę nawet w dzisiejszych czasach. Takie podejście Arciszewskiego pewnie wynikało z tego, że już jako najemnik podczas wojny trzydziestoletniej napatrzył się, do czego konflikty religijne prowadzą i jak bardzo potrafią być okrutne. Tak, co jeszcze można powiedzieć tylko o Arciszewskim, to na pewno to, że poza tym, że był świetnym żołnierzem, był też bardzo radykalnym, takim gorącym przeciwnikiem, yy, dzisiaj powiedzmy, przekrętów, nepotyzmu, defraudacji tak niekompetencji. Tak, co z jednej strony no, powinno być jego wielką zasługą, ale z drugiej strony wielokrotnie, wielokrotnie praktycznie przekreślało jego karierę, tak, kiedy to z niekompetentnymi, a często i nieuczciwymi się nieuczciwymi przełożonymi yy, popadał w konflikty. Ponieważ nie mógł znieść tego, że, że wysoko postawieni ludzie nie wykorzystują swoich, swojej pozycji tak jak powinni, tylko do prywatnych rzeczy. On sam nie dorobił się wielkiej fortuny nigdy, po, pomimo tego, że był bardzo ceniony w wielu, w wielu miejscach. Sam również tutaj przypomniałem sobie, że w swych wspomnieniach opisywał, że tak naprawdę popłynął po sławę, a nie po złoto. No i czy to, czy to tutaj jeszcze w Polsce, tak, kiedy przez jakieś prawnicze, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć, przez jakby prawnicze krótki, tak został pozbawiony de facto majątku, czy to później, kiedy nie był w stanie wytrzymać niekompetencji i nepotyzmu i defraudacji hrabiego e, e, Dynasau, de tak? To wszystko no, wielokrotnie właśnie nie wytrzymywał ze swoimi przełożonymi, ani oni z nim. Był odsyłany, degradowany, potem najczęściej znowu przywracany do łask za to, że faktycznie no, jego zasługi i umiejętności były, były wielkie. Na koniec też można powiedzieć, że został już pośmiertnie, kolejny raz niesprawiedliwie potraktowany przez historię Leszno, gdzie, spoczoł, gdzie jego ciało spoczęło w protestanckim. Kościele zostało spalone, a jakby sam kościół razem z jego ciałem doszczętnie zniszczony, właśnie łącznie z samą trumną, która gdzieś tam została tak zniszczona, że ciężko w ogóle coś powiedzieć dalej, co się działo z tym. Panowanie, z tym panowanie holenderskie w Brazylii trwało około ćwierć wieku, jednakże no, ostatecznie Holendrzy przegrali walkę z Portugalczykami. I nie utrzymali się. Kto wie, że gdyby, czy gdyby nie konflikt, właśnie z hrabią von Nassau, i Arciszewski pozostałby w Brazylii jako nawet główny gubernator i głównodowodzący, kto wie, czy by teraz w Brazylii nie mówiono po holendersku zamiast po portugalsku? No, kto wie, kto wie. W każdym razie no, człowiek wielkiej, wielkiej uczciwości, pomimo tego, że gorącego, gorącego charakteru, bardzo. To na tym musimy chyba bodajże zakończyć. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję wszystkim oglądającym. Zachęcam, ażeby pisać w komentarzach propozycje na postacie, które możemy omówić w następnych odcinkach. Życzę mi miłego dnia i serdecznie pozdrawiamy.